Do Nowej Dęby zjechali wokaliści z całej Polski, by zaprezentować swoje umiejętności podczas finału 10. edycji konkursu piosenki Śpiewamy przeboje naszych rodziców. Czas się pożegnać, poezji nie szukaj tam. Była to już 10. jubileuszowa edycja konkursu, z którego Nowa Dęba jest już bardzo dobrze znana. Niezmiennie od lat jego celem jest rozwijanie zdolności wokalnych, muzykalności i wrażliwości muzycznej oraz umożliwienie młodym wykonawcom prezentacji, a także promocja piosenek z lat 70., 80. i 90. Taki zamiar był, żeby te przeboje rodziców tych lat tak nie były niezapomniane. Że są, naprawdę są piękne, wpadające w ucho, rytmiczne, melodyjne, no i chcemy je ocalić od zapomnienia, że tak powiem, najprościej. Wielu młodych artystów zdecydowało się na scenie Samorządowego Ośrodka Kultury zaprezentować swoje talenty. Na cyfrys swoje serce dał, tak, prawda to, prawda to. Ktoś fler z muki zdjął, sam jak palec jest pajac pierą. Konkurs się cieszy już od 5 lat dużym zainteresowaniem. Mamy tutaj osoby z Krakowa, z Rzeszowa, z Przeworska, z Janowa, z Biłgoraja, Sandomierz, no i oczywiście tutaj Nowa Dęba i Tarnobrzeg. W tym roku mieliśmy również dużo uczestników, ponad 100 uczestników, w tym było 8 zespołów. 4 się zakwalifikowały do dzisiejszego koncertu finałowego i jeszcze 15 solistów. Uczestnicy w wieku od 6 do 19 lat, podzieleni na 4 kategorie wiekowe, w tym także zespoły, śpiewali przeboje swoich rodziców. Stresuję się i będę śpiewał już taki Jestem zimny Dani. Dlaczego taka piosenka? Skąd pomysł? Mój pan wybrał do mojego jakby charakteru tę piosenkę. Jest dużo takich przekrętów w oryginale, ale po prostu jakoś sobie poradzę, dam sobie radę. Jak długo już śpiewasz i ile razy już brałeś udział w tym konkursie? Gdzieś tak o pół roku, bo pan mnie właśnie odkrył, że mam taki głos. W tym konkursie pierwszy rok biorę udział i naprawdę to jest bardzo fajnie. Chodzę do studia muzyki rozrywkowej MK w Nowej Dębie. Dzisiaj zaśpiewam list do matki Violetty Villas. Chodzę już tak, powiedzmy może od niecałych 2 lat, 1,5. To jest moje hobby, najbardziej lubię śpiewać. Prezentację artystów oceniało jury w składzie Magdalena Wójtowicz, absolwentka jazzu i muzyki rozrywkowej na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, Andrzej Paprot, muzyk, członek zespołu Sagittarius oraz Marek Kosior, kapelmistrz orkiestry dętej miasta i gminy Nowa Dęba, nauczyciel muzyki. Naprawdę, no fantastycznie śpiewają, tym bardziej, że prawie wszyscy przyjeżdżają ze swoimi instruktorami, także są bardzo świadomi tego, po co przyjeżdżają i właśnie bardzo fajnie śpiewają, pięknie interpretują utwory, zwracają uwagę na szczegóły, na detale, co mnie osobiście bardzo cieszy. Magdalena Wójtowicz nie pierwszy raz zasiadała w jury, na co zwracała uwagę, oceniając muzyczne popisy wokalistów. Przede wszystkim na dobór repertuaru, bo niestety kilka osób, które miały fantastyczne warunki, sięgnęły po zbyt ambitny jak dla mnie repertuar i niestety troszkę poległy na tym. I to jest błąd, bo czasem warto po prostu sięgnąć po nieco łatwiejszy utwór i zrobić to tak jak ma być, a nie tam szukać się, nie dociągnąć. Ostatecznie Grand Prix wyśpiewała sobie Kinga Dziduch z Biłgorajskiego Centrum Kultury, która zaprezentowała piosenkę Zielono mi. Ma na polu wiatr do wtóru, gada woda i
się tobie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilszy mój, za tę zieleń zieloną mi, bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś mój.